Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Awahir. Póki co jeszcze samotnie, ale zaraz dołączy do nas Musek, więc będziemy w dwójkę komentować dla was pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata sezonu czwartego w League of Legends i zmierzy się, no póki co faworyt do tego turnieju, który zmiażdżył zupełnie grupę, Samsung White, drużyna z Korei. No i przeciwko sobie ma, no chyba najpopularniejszą drużynę z Ameryki, najpopularniejszą drużynę patrząc pod względem fanów na Twitchu. No, drużynę, która ma naprawdę spore wyzwanie przed sobą, Team Solomid. No i pytanie, czy uda im się powalczyć, wziąć grę? Może wziąć serię, ponieważ to jest League of Legends, to jest sport, wszystkiego możemy się spodziewać. No ale przejdźmy już do Champion Select. Orianna została zbanowana z Zilean, więc dwa bany na mid lane, natomiast top lane został obdarzony aż trzema wykluczeniami. Jest to Alistar, Maokai oraz Rumble. Zobaczymy, jak zaadaptują się do tej sytuacji top lanerzy. Już widzę, że wybrany Ryze został dla Rupera. No i przede wszystkim Lee Sin z nowym obrazkiem również usunięty, ponieważ zarówno Dendy, jak i Amazing nim grają. No i tak, jak wspomniałem, first pick Ryze. No i Janna bardzo wcześnie zabezpieczona dla Team Solomid, mimo że była nami otwarta. Last Boy ją spamuje. Zdecydował się na Jannę. Mamy Kha'Zixa dla Amazinga, więc po raz kolejny dwóch najpopularniejszych junglerów na tych mistrzostwach, Lee Sin oraz Kha'Zix. Jeden jest zbanowany, od razu drużyna stara się zabezpieczyć drugiego. Ale Dendy wybiera Elise, natomiast Mata zabezpiecza dla siebie Thresha. No i zobaczymy w tym momencie, co wybierze Team Solomid. Potrzebują jeszcze solo lanerów oraz Marksmana. Tristana jest otwarta, właściwie nie ma tutaj żadnych ograniczeń pod względem wyborów strzelców. Tristana jest przede wszystkim otwarta, więc jeśli im chciałby nią grać, to White Turtle wybierając Luciana od razu ustawiłby się w matchup, który ewentualnie przez postacie faworyzowałby oczywiście naszego czarnoskórego bohatera. Ale jedno ważne pytanie. Czy jesteś w stanie wywrzeć presję na botlane Imp Mata, który wydaje się obecnie najlepszym na Mistrzostwach Świata? Więc spore zadanie przed Last Boyem i White Turtlem. Wiele osób poruszało matchup na midzie, Bjergsen versus Pwn, ale wielkie znaczenie będzie miało to, jak spora różnica jest w klasie między botlane'ami. No i przede wszystkim spodziewam się lane swapu, dlatego patrzę na pick top lanera, jest to Lulu i jestem niemal pewien, że Team Solomid będzie szukał mimo wszystko lane swapu, chociaż wybierając Luciana może są gotowi na Tristanę albo Kog'Maw'a ze strony Impa, albo właśnie Twitcha, nie będzie to Urgot, mimo że zawsze sugeruje go. Pwn mógłby wziąć Jayce'a, to jest jego wybór, tak jest bardzo szybko tutaj Samsung White zabezpiecza kolejne postacie. No i trzeba się zastanowić, czy nie zbanowanie Twitcha nie jest problemem, gdyż wiemy, jak uwielbia tę postać Imp. No i pytanie, mimo wszystko Team Solomid zdecydował się na zbanowanie bardziej standardowych postaci, które i tak trzeba wykluczyć, jak Alistar, Maokai, Zilean. Jak to wyjdzie? Czy to będzie Z dla Bjergsena? Nie jest to zły pick w tym momencie, gdyż patrząc na matchup przeciwko Jayce'owi, możesz całkiem spokojnie farmić shurikenów, ewentualnie twoje trady nie są wcale złe, ale raczej nie ryzykowałbym ich, zwłaszcza w early game'ie. Natomiast przede wszystkim ten Twitch nie ma kompozycji zbudowanej wokół siebie. To nie jest Lulu, Nami, to nie jest Orianna na midzie, które zapewniają tarcze i zasoby, dzięki któremu Twitch przeżyje teamfight. To jest kompozycja, która generalnie ma kontrolować przebieg gry w mid-game'ie i przede wszystkim skalować do późnych etapów gry. Więc tutaj Zed może się spisać, ponieważ no nie ma ochrony dla Twitcha, no i przed midlanerem TSM naprawdę ważne zadanie. Seek and destroy. Będzie to naprawdę ciężkie, gdyż Imp, trzeba przyznać, chyba jest w bestialskiej formie obecnie. Zdecydowanie najlepszy marksman póki co. No i pokazuje, że chce walczyć o tytuł najlepszego AD carry na świecie. No i zamiast skupiać się jeszcze na kompozycjach, o których oczywiście w trakcie meczu będziemy powracać, no to chciałem przeczytać parę liczb, ponieważ trzeba uświadomić, jak ciężkie zadanie przed Team Solomid. Samsung White po fazie grupowej, po 6 meczach oddali tylko 5 turetów i 5 smoków w ciągu 6 meczy, z czego 4 z tych turetów z 5 oddali w pierwszym meczu przeciwko Edward Gaming, więc przez 5 meczy kolejnych oddali tylko jedną wieżyczkę. Ich KDA jest fenomenalne, jest 10,72 dla całej drużyny, a 4 z 5 graczy na swoich odpowiednich pozycjach mają najlepszy KDA ze wszystkich drużyn na Mistrzostwach Świata. Ich średni mecz trwał 28 minut 59 sekund, a zgarnęli jako jedyna drużyna rekord 6-0 w fazie grupowej. No i co więcej, Imp jest fenomenalny.
57 kili w 6 meczach, dając mu średnią prawie 10 na jeden pojedynek i 14,4 KDA. Co więcej, TSM ma wyjątkowy rekord 0-13 przeciwko drużynom koreańskim. Nie wygrali ani jednej meczu w historii swojej drużyny, przegrali 13 pojedynków. Rzeczy wyglądają naprawdę ciężko, ponieważ botlane wydaje się o wiele lepszy. Wydaje mi się, że dopóki nie zdecydują się na lane swap, mogą mieć sporo problemów. Midlane. Amazing jest dobrym junglerem, zwłaszcza jeśli to jest jego mecz, gdyż ma problemy z zachowaniem formy, ale jest ostatnio strasznie przewidywalny, gdyż właściwie skupia się cały czas na midzie. Natomiast Dendy jest mistrzem szachowym w jungli. Przeczyta ruchy przeciwnika. Dobrze odczyta intencje ze strony przeciwnego junglera i przede wszystkim od ganków Dendiego bardziej przerażające są tylko jego counter ganki. Potrafi zareagować na ruchy przeciwnego junglera, no i kiedy ma właściwie przeciwko sobie dosyć jednotematycznego przeciwnika, no w tym momencie może sporo się dziać na korzyść Samsung White. Ale również Pawn, Looper to nie są zawodnicy, którzy będą mieli problem w swoich liniach. Mimo wszystko to są jedni z lepszych graczy w Korei, jeśli na świecie. Looper, naprawdę świetne teleporty. Pytanie, czy Dairus będzie w stanie odpowiednio szybko zareagować na jego presję na mapie. No i przede wszystkim Pawn. Przede wszystkim i Looper i Pawn skończyli z KDA powyżej 10 z fazy grupowej. No i pytanie, co może zrobić TSM? Póki co nadal są na dolnej alei. Mówię tutaj o botlane, więc możliwe, że mając Lucjana chcą tego matchupu, ponieważ Lucian z Janą jest w stanie, zwłaszcza w early game, zadać więcej obrażeń, mieć lepsze trade niż Twitch oraz Thresh, ale oczywiście na 6 levelu botlane Samsung White ma spory potencjał do zabójstwa, zwłaszcza jak się pojawi Dendy. Co może zrobić TSM? Chciałem powiedzieć lane swap, tego lane swapu nie ma. Dairus z jakiegoś powodu powinien grać bezpiecznie, a Wild Turtle powinien się nafarmić jak najbardziej. No i przede wszystkim myślę, że głównym celem teraz będzie, że Amazing musi w jakikolwiek sposób, powinien, jeśli nie musi, sprawić, że Bjergsen będzie przed Pawnem. Gdyż Bjergsen jest playmakerem w TSM. Jeśli zdobędzie przewagę, prawdopodobnie będzie w stanie ją utrzymać albo nawet lepiej zesnowballować. Ale ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której TSM przegra tutaj grę. We swoim vlogu podkreśliłem, że mogą wygrać 1 i obstawiamy ich 3-1, ale trochę było to z sympatii. No, przede wszystkim w tym momencie skupiłem się na rzeczach ogólnych. Przejdźmy już do gry, bo już 2,5 minuty upłynęło. No i przede wszystkim mamy lane swap, który zagrał Samsung White, więc prawdopodobnie spodziewali się, że TSM będzie chciało zamienić swój dual lane. No i w ten sposób TSM wiedziało, że oni wiedzą, więc nie zamienili. No i w ten sposób właściwie TSM dostało czego chce. No i w tym momencie junglerzy razem z toplanerami podróżują sobie po mapie. O, jest z nami Musek. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Musek i wraz z Awahirem postaramy się streścić i przybliżyć Państwu przebieg tych następnych meczy. Zapewne kolega wyjaśnił już, jak wygląda sytuacja. Samsung White jest w tym momencie dominującą siłą. Zobaczymy, jak będzie to przekładało na te mecze, ponieważ wyszli ze swojej grupy, zniszczyli konkurencję, zmiażdżyli wszystkich, ale mimo to ich grupa była stosunkowo prosta. Oprócz Edward Gaming nikt nie był w stanie tak naprawdę stawić im czoła na jakimś normalnym, wysokim poziomie. Natomiast także Edward Gaming nie stanęło na wysokości zadania, nie grali w swoim stylu. No i zobaczymy, czy TSM, którzy także mieli... Ciągnie cud? Tak. No i w tym momencie przepraszam, że robimy to na żywo, ale mimo wszystko problemy techniczne sprawiły, że trochę w opóźnionym czasie się pojawiliśmy. Chciałbym zapytać Cię, jaki masz teraz czas w grze? Ja mam 3.41, 3.42, 3.43. 37, jestem 3 sekundy do tyłu, zaraz spróbuję to poprawić. Dobrze, natomiast będziemy na bieżąco tutaj uzupełniać. Przepraszam jeszcze raz, oczywiście następne gry będą już lepiej pod względem technicznym zaplanowane, ale skupmy się na grze, nie odchodźmy od tematu. 4 minuta bowiem już jest. No i przede wszystkim Dendy póki co stara się counter junglować, nie szuka ganków. Możliwe, że czeka na ruch ze strony Amazinga. Próbował tutaj countergangować, Amazing teraz wraca do swojej jungli, ale Dendy już jest na dolnej alei, jest tutaj ward, generalnie TSM stawia naprawdę dużo wizji. Boją się ganku ze strony Dendiego. W międzyczasie mamy hook, no ale nie ma za tym follow-upu, jest oczywiście trochę obrażeń last, bo i traci połowę zdrowia, no ale prawdopodobnie po prostu użyje potki. Zgadza się, mimo wszystko w tej sytuacji zdecydowanie matchup dla TSM na botlane. TSM zdecydowanie Ryze na niższych poziomach nie jest tak mocny jak AD Carry razem z supportem. Supporci, czempioni supportowi zostali stworzeni do tego, żeby czynić AD Carry jak najmocniejszymi i oprócz tego oczywiście mają doskonałą synchronizację z innymi czempionami. Natomiast taka na przykład
Taki na przykład Thresh nie jest w stanie zagwarantować Ryze'owi zbyt wiele, ponieważ nie mają tak naprawdę zbyt wysokich obrażeń. Janna wychodzi z tych trade'ów zwycięsko, moim zdaniem. Zdecydowanie jest w stanie zablokować większą porcję obrażeń, natomiast jeżeli pojawiłby się gank, to zdecydowanie Thresh razem z Ryze'em mają o wiele więcej CC. Tutaj mamy agresywne zagranie na midzie. Pon w tym momencie już na Jace'y bez many, musi się wycofać. Ale farmi całkiem dobrze. Moim zdaniem zdecydowanie dobry lane swap w tej sytuacji w wykonaniu TSM. Chcą jak najbardziej odsunąć Ryze'a od farmy, no i udaje im się to w tym momencie. Ryze 10 CS-ów. Ale również Lulu sobie nie farmi. Lucian 38, tak. Nie ma łatwo przeciwko Twitchowi. No i owszem, Ryze ma problem. No i przede wszystkim nie ma pojedynku z Matą i Impem, który jest niesamowitym botlane'em. Ale Twitch dostaje darmowe doświadczenie, darmową farmę, więc to nie jest wcale tak, że TSM zyskuje w tym momencie. Może co najwyżej nie traci, ale przede wszystkim Dendi na górę, ale i Flash! Bardzo dobry refleks ze strony Dairusa, nie? W którym momencie zobaczył z mgły wojny tutaj nadchodzącą Alice, ale udźwignął tego kokona, który prawdopodobnie kosztowałby First Blooda dla drużyny Samsung White. No zgadza się, ale już w tym momencie widzimy, że zarówno Amazing, jak i Last Boy kierują się w stronę górnej alei. Może mają w planie stosować jakieś counter dive'y w tym momencie, gdyby Samsung White zdecydowało się na dive na tą Lulu, która już w tym momencie nie ma ani flasha, ani nie ma many. Taki counter dive mógłby być całkiem efektywny i efektowny. No i przede wszystkim patrzę na midling, gdyż zakupiono łezka dla Jace'a, więc trochę oldschoolowy build, więc będzie skalował się. Podczas gdy Bjergsen zdecydował się na Cutlassa, więc główny składnik Blade of Ranking, czy będzie to miało sytuację teraz, jakieś znaczenie, przepraszam, kiedy szósty level został uderzony? Zdecydowanie ogromna przewaga ze strony Bjergsena, ponieważ w tym momencie dysponuje on nie tylko obrażeniami, ale i sustainem i dodatkowym CC w związku z tym aktywem od Billutera. No i w tym momencie Imp wjeżdża w Dairusa agresywnie, zaraz pójdzie Contaminate, połowa zdrowia spuszczona już na Dairusie mimo tych minionów. Miniony ale jest spowiedź, Imp też stracił trochę zdrowia, ale mimo tak, to miniony wydają się ignorować szczura. Taki malutki, ale przede wszystkim Dairus cofnie, prawdopodobnie zużyje teleporta, gdyż chyba jest bardzo ważne, żeby zyskał jak najwięcej farmy i doświadczenia w tym momencie. Zakupił dodatkowego Dorana dużo wardów, więc naprawdę TSM boi się tych ganków stron Dendigo. Rzeczywiście, Dairus błyskawiczny teleport, a tak naprawdę myślałem, że on po prostu przyjdzie na tą linię albo wręcz pójdzie zrobić coś innego i pójdzie na jakąś inną, dlatego że w tym momencie zwróć uwagę na to, że linia Dairusa puszuje. Więc jeżeli on wykonuje teleport w tą stronę, to zostaje tak naprawdę tylko jednego wave'a. Natomiast, no, w tym momencie mamy odwrotny teleport, od Loopera już jest ten właściwy lane swap. Więc to kombinowali gracze Samsung White w tym momencie. Twitch zaraz dołączy z powrotem do Thresha. Będą się starali ponownie zdominować botlane 2 kontra 2. No i przede wszystkim trzeba przyznać, że poszli na górę. Lane swap był wyznaczony przez Samsung White. Możliwe, że spodziewali się, że tam już będzie botlane TSM na górze, a TSM to wiedziało, więc nie rzuciło się tam. Więc prawdopodobnie Samsung White chciał pojedynku 2v2, więc jak nadarzyła się okazja, pojawił się wave, był teleport, Looper udał się na górną aleję. No i przede wszystkim jest w tym momencie blue buff dla Bjergsena, swojego zaraz dotrzyma POM. No i póki co naprawdę spokojny midlane, chociaż mała przewaga w tym momencie dla Bjergsena. Tak, tylko zwróć uwagę, jaka to jest ciekawa sytuacja. W tym momencie Last Boy ma trzeci poziom, za chwilę dostanie czwarty. Looper ma znaczną przewagę w tym momencie nad Lulu, bo już ponad 20 CS-ów i ma swoją Tree of the Goddess, czyli będzie mógł spamować zaklęcia w nieograniczonym zakresie. Nie, na Steam jest buforowanie. Też miałem mały problem, ale już się wyrównało. Dairus otrzymał sporo obrażeń, oczywiście Power Spike 6 levela. Dla Loopera Amazing szuka tutaj Dendiego i co więcej, dobrze to przeczytał, gdyż Elis faktycznie jest tutaj niedaleko, ale recaluje. No i co więcej, robi to na wardzie, więc oczywiście stąd pojawienie się Amazinga, lecz z powrotem wycofa się do jungli. Tak. Chciałem właśnie coś powiedzieć o tym matchupie na botlane, dlatego że w tym momencie Last Boy miał czwarty poziom, Lucian miał piąty, natomiast Twitch już miał szósty i Thresh miał także piąty, wydawał mi się. Także ogromna przewaga w doświadczeniu ze strony Impa i Maty. Natomiast jeżeli chodzi o samych czempionów, ich synergię, przedmioty w tej fazie gry, to zdecydowanie stawiałbym w tym momencie na Turtla i Last Boya, dlatego że Lucian już w tym momencie ze swoim BF Swordem i z tą tarczą od Janny, która daje na tym poziomie jakieś 20 obrażeń, to jest plus 60 obrażeń dla Luciana, czyli jeżeli chodzi o sytuację na szybkie trady, Lucian zdecydowanie ma gigantyczną przewagę, powinien obijać do tego Twitcha bezlitośnie cały czas. Natomiast zawahali się gracze TSM już wcześniej, wiedzą, z kim mają do czynienia. Kur nie daje sobie dmuchać w kaszę. No i jak widzimy, że póki co pierwsze 10 minut bez pierwszej krwi. No i pytanie, bo oczywiście TSM może się cieszyć, możemy przewrotnie powiedzieć, że nie zginęli.
ciągu 10 minut, podczas gdy generalnie Samsung quite szybko zamykał te mecze, ale z drugiej strony mają late game team comp zawodnicy z Korei. Tak, a tutaj mieliśmy psychologiczne zagranie od Maty, rzucił latarnię za siebie, chciał zobaczyć, jak zareagują gracze TSM. Latarnie, czyli sygnalizowało to nadejście junglera albo kogoś innego, kto byłby w stanie to złapać, dlatego że nie rzucił tego ani w mgłę wojny, ani tam, gdzie nie miał wizji, także no, był ciekaw reakcji TSM. No i zobaczymy. O, potężny szok, blast w momencie nabier Xena. 25% punktów życia poszło się. Do domu. No i pytanie, no i w tym momencie przede wszystkim uspokojony mecz, ale smog powoli będzie prawdopodobnie przez obie drużyny na pewno kontestowany. Są pierwsze wardy w jego kolizach. W tym momencie pawn wymienia się z Bjergsenem. No i pytanie, kto wyjdzie górą na tym pierwszym smoku? Gdyż owszem, jeśli chodzi o kontrolę obiektywów, Samsung IT jest niesamowity, ale mam wrażenie, że na tych levelach 7-8 to TSM ma przewagę w kompozycji, więc może nawet Samsung IT odda tego smoka. No, z tą przewagą kompozycji nie byłbym aż tak bardzo pewien, dlatego że TSM ma jeden zasadniczy problem. Nie mają w ogóle engage'a. Czyli żeby w tym momencie być w stanie zagwarantować sobie smoka, musieliby przejąć całkowicie kontrolę nad wizją, a przecież to Samsung White są mistrzami właśnie w kontrolowaniu objectives i w kreowaniu wizji na mapie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz wygląda tak, że rzeczywiście na tych wczesnych poziomach TSM powinno mieć niewielką przewagę, natomiast zwróćmy uwagę na to, że Ryze, mimo że jest dużo mocniej skalującym czempionem niż Lulu, on już w tym momencie swoją linię wygrywa. Jeżeli chodzi o dżunglę, to Elise już w tym momencie ma Sightstone'a, więc mają 4 wardy więcej niż taki Amazing, który mimo że ma większe możliwości w walce 1 na 1, większe obrażenia, lepszy jest także po prostu w niszczeniu potworów w dżungli, Samsung White w tym momencie ma ogromnie większą kontrolę wizji. Wiemy, co jest w stanie zrobić Twitch w teamfightach. Przeważnie gracze grający Twitchem nie lubią grać zbyt agresywnie, zanim nie złożą swojego Blade of the Ruined King i nie będą mieli wyższego poziomu. No i ten item powoli też nadchodzi w stronę Impa nieubłaganie. No i to z tego Power Spike, gdzie może zacząć szukać pierwszych kill. W międzyczasie top lanerzy się wymieniają, no i mimo że Lulu wydaje się lepszym lanerem, to Ryze zdecydowanie wyrzuca w tym momencie top lanera TSM. No i przede wszystkim nie ma żadnych problemów ani zyskiwaniem doświadczenia, ani farmy. No i zdecydowanie, jak powiedziałeś, wygrywa linię. Tak, w tym momencie to jest już przewaga rzędu 20 kilku minionów, czyli jakieś 3-4 fale. No ale mamy w tym momencie teleport, jest świetny play, atakował Leap ze strony Amazinga, musiał tutaj splashować, jest looper. No ale przede wszystkim to prawdopodobnie będzie smog, ponieważ skoro już się tutaj pojawił, muszą o niego walczyć. Pytanie, co zrobi TSM? No i pytanie, czy w ogóle będą walczyć w tym momencie, ten smog pada bardzo szybko, tak jest, Dendy zabezpiecza, a jak nie Dendy, to chyba nikt nie jest w stanie tak świetnie zabezpieczyć, jest celowany Death Sentence w kierunku Amazinga, był dostępny Leap, no i od tak Samsung White weszło, wzięło i co więcej nie stracą tureta za to, ani właściwie nic nie stracą. Wygląda na to, że wyjdą i wobec tego nie stania, to jest bardzo problematyczne dla TSM, dlatego że drużyna Samsung White outskaluje ich tak naprawdę prawie że na każdym poziomie. W tym momencie, jeżeli chodzi o matchup Twitch-Lucian, różnica polega głównie na zasięgu. Wiele osób sądzi, że Lucian jest słabym czempionem w late game, dlatego właśnie, że po prostu porównują go pod tym względem, że jest słabszy od Twitcha, Tristany, Kog'Maw'a czy innych. Jest to oczywiste, powodem tego jest zasięg, natomiast jeżeli chodzi o obrażenia, nie ustępuje on im w ogóle. Także w sytuacji czysto jeden na jednego, Lucian musi jedynie przybliżyć się błyskawicznie w stronę swojego przeciwnika i wystosować całe swoje combo. Jest w tym momencie w stanie wygrać i z Twitchem, i z Tristaną. Jest to w tym momencie czysty skill matchup. Natomiast gorzej jest w teamfightach. Jest dużo gorzej w teamfightach, dlatego że no nie będzie sytuacji jeden na jednego. Będzie to czysty połok, gra psychologiczna, gra na positioning i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie Lucian ma oczywiście do dyspozycji The Culling, natomiast nie ma porównania, jeżeli chodzi o siłę Twitcha, dobrze ustawionego pod kątem, który w tym momencie strzela w całą twoją drużynę. Dokładnie. 3 zawodników na górnej alei, więc Dyrus póki co czuwa presję ze strony Samsung White. Zdecydowanie Laneswap nie wyszedł mu na dobre. No i teraz jeszcze kolejni zawodnicy z drużyny z Korei się pojawiły na górnej alei. No i chcą się upewnić, że zabezpieczą tutaj tego tureta, podczas gdy White Turtle bierze na dolnej alei, żeby utrzymać tą przewagę w złocie. Teraz się ona mniej więcej wyrównała, ale myślę, że Looper nie będzie miał problemu z zdjęciem tego tureta. Tutaj pawn Jace czteroręki, do dyspozycji 3 miecze i mana mule. No i w tym momencie naprawdę zobaczymy. Póki co
spokojnie buduje się pon, gdyż chce nastawia się bardziej na skalowanie, ale jak skończy Brutalizera, to może być sporo obrażeń. No jest wtedy bardzo spokojnie. Zabawa no tak polega na tym, że... Przepraszam, że ci przerywam. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym momencie TSM nie ma engage'a, natomiast jeżeli jest team, który jest bardzo nastawiony pod disengage, to doskonałym rozwiązaniem jest poke. I zobaczmy, jak bardzo skalował będzie w tym momencie imp tymi, przepraszam, pon z tymi sporzędzymi shock blastami. No ale nieważne, w tym momencie zagrany teleport dandy jest podbity, świetny monstrum, rozrzuca go i first blood dla drużyny TSM, pojawia się looper również, zagrany The Culling przyjmuje te kule wszystkie, Twitch, ale lasku jest odgrodzony, zginie, pojawia się Biercen, zagrany od razu na niego Egnos, pon, czy przeżyje, jest flash, z obu strony pytanie, jest tu sam, prawdopodobnie nie da rady ten shock blast, ale Torch Zachum mata na maksymalnym zasięgu i 2-1 dla Samsung White, ale first blood dla TSM. Wow, Imp jeszcze chce więcej. Agresja tego gracza zawsze nie przestanie mnie zaskakiwać. No i w tym momencie, no mimo wszystko, wyszli górą chyba z tego pojedynku Samsung White. Niesamowita walka. Już ten ostatni hak po prostu... Wow. Widownia oszalała. Przewidział slash ze strony Wierksena. To było fenomenalne. Tak zwany Mad Life. Mad Life. W wykonaniu maty, ale powtórka dla ciebie. No i jest powtórka. W tym momencie zespotowany Dandy przez tego Warda. Zobaczymy, co się rozwinie dalej. Amazing skacze agresywnie na Dendiego. W tym momencie Thresh łapie go swoim Death Sentence. Trzech graczy TSM pojawia się, okrążają w tym momencie Dendiego. Dendy pada jako pierwszy. White Turtle używa The Culling, żeby zniszczyć przeciwników. W tym momencie Last Boy na bardzo niskim poziomie zdrowia został zniszczony przez Powna. W tym momencie jeszcze Exhaust na tego Bjergsena. I hook! I wow. Ten hack. Dokładnie. Celowany był jednak tutaj, trafił. Tak, zgadza się. Był przedłużenie. Po prostu przedłużył się. Tam oczywiście aż za zasięgu by nie sięgnął, ale... Exhaust Pona okazał się tu kluczowym. Tak, Exhaust ze strony Pona i jeszcze to, jak szybko Twitch poradził sobie z Janu, zanim była w stanie cokolwiek zrobić, żeby zdezengage'ować ten teamfight. Mieliśmy nastakowaną truciznę na Janie, Last Boy na poziomie 7 będzie po prostu jedzeniem dla graczy Samsung White. Dokładnie, no ale mimo wszystko świetny Monson zapewnił pierwszą krew, więc jakby przyrównywać gotówką, to nie było aż tak tragiczne, mimo wszystko to jest tylko jeden kill i ten jeden, który zdobył TSM, był trochę więcej warty. Mimo wszystko dwa turety zgarnięte, trzyma ich to cały czas równo i różnica sięga tylko mniej więcej połowy tysiąca i zobaczcie, wiara fanów TSM, no również jest w stanie mnie zadziwiać. Nie jestem pewien, czy fani w tym momencie są poważni, czy też... No rzeczywiście, na początku było po 50. Na samym początku. Więc się zebrali, obudzili się. No ale w tym momencie mamy dive i looper chyba nie wyjdzie z tego żywo, chociaż TSM się boi, ponieważ pojawił się Dandy i Last Boy zostaje usunięty z mapy. A zabezpiecza tego fraga Mata, nie wiem czym to było, ale prawdopodobnie jeden autoatak tam siadł. Tak, autoatak z playa. Ponad 200 obrażeń. No i w tym momencie również pojedynkuje się z Dairutem, nie będzie szans, żeby go zabić. Nie użył ultimate'a. No ale oczywiście również Dairus miał ustępny wild draw właśnie czego, no ale wypycha go z niej i po raz kolejny Lulu czuje presję przeciwników. Jestem ciekaw, co tak naprawdę TSM ma zamiar zrobić w tej kompozycji, dlatego że ja tu widzę kilka podstawowych błędów. Po pierwsze mają trzech czempionów nastawionych na autoataki, czyli Kazi, a raczej na casting tak naprawdę. To jest trzech AD casterów, nawet nie opartych na autoatakach. Jest Zed, jest Kha'Zix, jest Lucian. To jest filar drużyny TSM, jeżeli chodzi o obrażenia. Wszyscy oczywiście stosują obrażenia fizyczne, także jest bardzo łatwo składać przeciwko temu armor. Będzie Ryze z Frozenheartem, będzie Elise z Randuinem. I dwa exhausty. Tak, i dwa exhausty i do tego będzie jeszcze... No, Thresha tutaj akurat nawet nie liczę, bo Samsung White jest znany z tego, że kończył mecze bardzo szybko, także nie spodziewam się Thresha mającego 300 armora pod koniec gry. No ale nie wiem, naprawdę nie wiem, dlatego że Lulu, jeżeli miała tak słaby early game, raczej nie można się spodziewać, że będzie kierowała grę. Raczej będziemy no, się... Mamy w tym momencie engage imp, zostaje zupowany przez Defark. Pytanie, czy wystarczy obronie? Oczywiście, że tak. Biercen dodaje również White Glove. Jeden za jeden, póki co dwaj marksmeni zginęli. No ale mało brakowało i Biercen również by przypłacił życiem. Znaczy, że nie było w stanie zabić teraz Dandy na niskim poziomie zdrowia. Pojawia się Amazing, jest flash, ale świetny play na dwóch osobach. Biercen próbuje to robić, co może. Jest monstrum, ratuje życie Dairusowi. W międzyczasie Amazing próbuje przeżyć, nie daje rady. Last Boy po raz kolejny odgrodzą drużyny. Jest play razem z flashem strony mapy. I to są kolejne kille dla Samsung White. 3-2. Straszna Korea w teamfightach. Biercen, widzieliśmy tutaj wyższość nad zawodnikiem Samsung White. Zrobił swoje, zabił Twitcha, natomiast potem było już tylko gorzej. No jeszcze po drodze zginęła Elise. Jakkolwiek ta wymiana... Nie była, bo nagle po prostu zaczęła uciekać z żalnych przeciwników, no i TSM za nią gonił, no i spotkali resztę na Samsung White. Nie jestem pewien, czy to Lulu dostała tego killa, czy Kha'Zix.
No i masz powtórkę, na pewno zobaczymy. No i przede wszystkim Imp, no nie może. Jest powtórka, poszedł agresywnie na Zed, a już w tym momencie zniszczony i przez Luciana, i przez Bjergsena. Exhaust poszedł w tym momencie na White Turtla zamiast na Bjergsena. Właśnie to zadecydowało o tym, że ten Deathmark był w stanie wykończyć Impa. Tutaj widzimy Elise, jak podjękuje się z Amazingiem. Amazing jak najbardziej wygrywał z Dendim. Zniszczony już później jeszcze przez Dairusa, tak, to był ten Glitterance na końcu. No i w tym momencie Amazing przyciągnięty jeszcze przez Matę. Mata w tym momencie jak najbardziej czyści. Kolejny, po raz kolejny. No i jest Deathmark, ale wow, użyty defensywnie. Tak, Deathmark użyty defensywnie, żeby uniknąć Death Sentence. Deathmark daje ci 0,75 sekundy na uniknięcie jakichkolwiek skillshotów, czy też umiejętności ataku przeciwnika. Sprawia, że jesteś untargetable. Ale bardzo nie, ważne. Nienamierzalny. No i kolejny smog. Tak, a Bjergsen nie miał Deathmarka, więc właściwie TSM jest pozbawiona głównego czynnika, który ma powstrzymać Twitcha, więc nie mogli tutaj walczyć. No i co więcej, ta przewaga sięgna już 3000. Tak, no i im chce więcej. W tym momencie łapany Amazing, ale szybki refleks, spodziewał się agresji tego zawodnika. Jestem pewien, że jeżeli kiedykolwiek Riot Games wymyśli czempiona, który będzie zarówno strzelającym ADC, jak i tankiem, to im będzie nim grał i będzie w pierwszej linii. Kiedyś takim czempionem był Graves. To nie jest taki koreański styl. No ale również w międzyczasie Pawn rozwinął te mieczyki, które trzymał wspomnianych przez ciebie czterech dłoniach. No i zrobił się poważny build w tym momencie, no i to będzie naprawdę solidny połk. Gada się, ale wciąż chodzi bossa. Kto mu buty ukradł? No i przede wszystkim też Rai, skończone Road of Ages, USK się stakuje, niedługo będzie Frozen Heart. Cooldown Reduction zakupione wcześniej przez Elise, więc to będzie bardziej ten supportowy styl budowanie królowej pająków. Nie będzie nastawione na obrażenia. Blade of Drain King i Brutalizer niedługo Yomumu zbudowane dla Impa, więc powoli budują te pierwsze itemy, które czynią postacie, którymi grają właśnie tak popularnymi, tak silnymi. Zgadza się, mimo to White Tail to w tym momencie ma zdecydowaną przewagę moim zdaniem. Ma 40 CS-ów różnicy, ma już w tym momencie skończony Infinity Edge i Zilla, także ma tego crit chance'a, którego brakuje Twitchowi. Twitch w tym momencie ma jedynie płaskie obrażenia, że tak powiem. Bez crit chance'a, bez żadnych modyfikacji, za wyjątkiem Blade of the Wind King oczywiście. Także jeżeli te crit chance'y wystąpią u Luciana, to jest on w stanie w tym momencie tuszotować przeciwników. Twitch natomiast ma jak najbardziej przewidywalny zakres obrażeń w tym momencie. Także jeszcze wzmocniony przez tą tarczę Janny, Lucian może bardzo szybko niszczyć przeciwników. No i w tym momencie Jace nie jest już bossy, zakupił swoje Aoenian Boots of Lucidity. Także jest cooldown reduction, jest ogromna pula many, w związku z tym, że mana Mune jest już nastakowany, prawie na pełna, tak mi się wydaje, jest 22 minuta. No i nic nie widzą w tym momencie gracze TSM. Imp jak najbardziej baituje przeciwników, natomiast nie wie, że oni wszyscy są jeszcze w bazie. No dokładnie, no i zobaczymy przede wszystkim, ponieważ Pawn Shocking Blast zjadł 1/3 zdrowia Last Boya, więc na pewno każda kulka będzie była, no i wywołana przez ciebie mana Mune została w tym momencie nastakowana. Czy w rajty zostaną zdealowane? Nie. Nie udało się tym razem, chyba robili to w ciemno. No i w tym momencie szykują się na mid lane, no i myślę, że z tym zasięgiem połkiem mogą go wziąć. Tak, mid lane, przy czym w tym momencie Samsung White ma przewagę zarówno jeżeli chodzi o połk, jak i o AOE umiejętności. Zobaczymy, jak długo. Kogon na Wild, tylko zostaje przytrzymany, flashuje, wystarczy obronie. Wild Glove uratuje, możecie. No, bardzo mało brakowało. Blisko. Bardzo blisko już ten ostatni pocisk od Ryza, prawie go wykończył jeszcze. Bo on stara się kogoś wyczyścić. No i w tym momencie Samsung White robił rotację na topa. Dokładnie, ten Shadow Flash nie zwiększyło dystansu, musi również użyć flasha. Bjergsen został złapany. Tak. Bjergsen zrobił... Źle użył jego, tak, jego cień był nie na miejscu. Dokładnie, w sensie nie wykorzystał maksymalnego zasięgu, więc stracił w tym momencie błysk. No i jestem pewien, że to będzie kolejny turret. No i Samsung White, póki co, jeśli chodzi o rotację, dwa kroki cały czas przed drużyną z Ameryki. Są bezbłędni i sytuacja jest straszna, dlatego że TSM po prostu nie ma czym odpowiedzieć. Jeżeli to nie będzie dive, jeżeli nie będzie tutaj czegoś, co będzie wstało... Zagrane ratatata, przytrzymany! Amazing, nietrafiony kogon, ale bez znaczenia, Mata zabezpieczy tego killa. No to był flash prosto w ścianę debok, no i w tym momencie mogą być się o dive, die. White Artur na niskim poziomie zdrowia, nie ma dostępnego jeszcze White Grove. Po prostu wezmą tureta, zobaczymy, czy pójdą dalej. Nie, zadowolą się killem, turetem, no i 5000 przewagi. To jest właśnie to, o czym mówiłem w tym momencie. Samsung White ma do dyspozycji zarówno Pawka, mają także swojego disengage'a. Jace jest doskonały w rotacjach, dlatego że Acceleration Gate przyspiesza całą jego drużynę, także są w stanie po prostu wyprzedzić drużynę TSM, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rotacje i poruszanie się po mapie. Wydaje mi się, że smog pojawi się za jakieś 2 minuty do tego czasu.
Samsung White ma w tym momencie 5000 zł przewagi. Moim zdaniem dużo mocniejszy late game'owy Team Comp. No i jedyne wieże, które jeszcze stoją, to Inner Turret na bocie i na midzie. Ale trzeba przyznać, że mimo wszystko wydaje się, że przynajmniej w pierwszym meczu TSM przetrwa dalej niż do tego średniego czasu, w którym Samsung White wygrywał, czyli 29 minut. No bo jeszcze nie wydaje mi się, żeby w 4 minuty teraz zakończyli swój pojedynek. You never know. You never know, maybe TSM will won it. TSM won it. Dokładnie. Zobaczymy w tym momencie również Bjergsen zakupił właściwie podręcznik małego Zeda, ponieważ jest Botki, jest Last Whisper, jest Brutalizer, jeszcze Yomu do tego. No tak, bardzo książkowy no build. Nastawiony na mimo wszystko asasynowanie, niekoniecznie obrażenia w teamfightie, a na jeden burst, jeden target, więc póki co Twitch nie ma żadnej defensywy, ani Armora, ani Quicksilver Slash. Nic też nie zapowiada się na to, żeby jakoś robił. Nie ma CC przede wszystkim drużyna TSM jakichś wielkich, żeby budować tutaj rtęciową bandanę. Tak, w tym momencie drużyna Samsung White jest oparta częściowo także na swoim disengage'u. Po pierwsze Dark Passage Thresha jest może być używany nawet w teamfightach do repositioningu, do zmieniania swojej pozycji jeszcze w trakcie Twitcha. Walki, zwłaszcza dla Twitcha. To jest koreańska strategia, która już trwa latami. Najlepsi gracze. Na tym momencie Dyer zostaje złapany i pytanie, czy wystarczy tutaj czasu, żeby dorwać się, nawet nie musiał flashować, okazało się. No ale w międzyczasie... Tak, ale Ultimate Lulu został użyty i w tym momencie otwarta droga dla Samsung White już, żeby spożywać tego tureta. Zed puszuje to. Również Lucian na środkowej alei, ale to nie jest base race, którego TSM chce. To w ogóle nie jest base race, oni tak naprawdę mogą stracić parę turetów, a stracą tutaj Inhibitor, może nawet Nexus turety. No i pytanie, czy to się opłaci? No prawdopodobnie 3-4 turety zgarną w całej wymianie, ale stracą Inhibitor. I pytanie, czy Samsung White będzie się zatrzymywać? Nie będzie. Oni będą chcieli skończyć tą grę już teraz. No i pytanie, czy to nie jest wielki błąd, czy też wielka szansa dla TSM, ponieważ no Dyer na niskim poziomie zostaje zberstowany. No i w tym momencie również Amazing przytrzymany, nie może odskoczyć, tak jest wrócić na Looper zabezpieczy tego fraga. Pojawia się Bjergsen, pojawia się w tym momencie White Turtle, ale już są bez jednej wieżyczki do Nexusa i boom, boli tak bardzo im na niskim poziomie zdrowia, ale zaraz rzucą się na drugą wieżę. No i w tym momencie pytanie, co może zrobić TSM, druga wieża, jest hook ze strony mapy po raz kolejny, również Bjergsen zostaje w tym momencie zegzostowany, nie może uciec i Samsung White na sposób nagle skończyło grę, Last Boy zostanie ostatnią ofiarą, Ace kończy ten mecz i 27 minut, tragiczna decyzja TSM. 2 minuty przed końcem tego, co zapowiedziałeś. Tak, już takim optymistą byłem, ale co zrobił, kto podjął tą decyzję? Nie mam zielonego pojęcia. W tym momencie zostawili trzech disengage'owych czempionów bez żadnych obrażeń tak naprawdę. Jedyne co mieli do dyspozycji do defensywy gracze TSM to Void Spike i odkaz X'a, żeby odepchnąć pięciu członków drużyny Samsung White? Nie mieli Wave Clearu, żeby nie mieli. Bronić się. Nie no, mieli tylko i wyłącznie tarcz od Jan na turety i tylko i wyłącznie Glitterance i Void Spike i odkaz X'a. Samsung White przetoczyło się przez ich barze jak lawina. Przez ich bazę, nie przez barz. No i cóż możemy powiedzieć, no zaskoczyliśmy się na pewno, ja jestem zaskoczony. No ja też jestem zaskoczony, bardzo moim zdaniem dziwna decyzja ze strony TSM. Oni myśleli, że Samsung White odpuszczą pola? Że mistrzowie świata, którzy tak naprawdę zniszczyli całą swoją grupę, wygrali wszystkie mecze i dążyli do tego, żeby jak najszybciej skończyć grę, że wycofają się albo przestaną pushować, ponieważ Lucian i... Ej, chłopaki, Bjergsen bierze naszego wewnętrznego tureta na topie, wycofujemy się, odpuszczamy Nexus. Tak. No i cóż. No w tym momencie prawdopodobnie oddajemy głos naszym przyjaciołom ze studia i zostajemy z wami przez całe Best of Five. Jeszcze was pomęczymy naszymi głosami, więc zostańcie z nami, z Awahirem oraz z... Oraz z Muskiem i do usłyszenia. Zostańcie z Grom TV, Mistrzostwami Świata 1-0 dla Samsung White po szalonym zakończeniu. Do usłyszenia.